Więc czy może... O, jaki on zawstydzony dinozaur! O Boże, jakie to słodkie! Kochani, jestem Dizowski, witam was w walentynki, specjalny walentynkowy film. Dajcie mi stawić lajka, bo inaczej moja miłość do YouTube'a przepadnie i co wtedy? Ale dzisiaj gramy w Jurassic Heart, czyli udowadniamy, że miłość między ludźmi a dinozaurami jest możliwa. Bo dlaczego do cholery jasnej dwóch facetów się może całować, a dinozaur z ładną dziewczyną się nie może całować? Wytłumaczcie mi to, dlaczego tacy jesteś? Dlaczego nie pozwalacie na miłość pomiędzy dinozaurami i ludźmi? Czemu? Dobrze, zobaczycie, udowodnię wam w tym filmie, że taka miłość jest możliwa. Po prostu zacznijmy tą grę. Oczywiście wybieramy jedyny słuszny język, ponieważ musimy teraz pisać sobie nasze imię. Tylko nie wiem, czy będę kobietą, czy facetem, więc nazwijmy się podwójnie. Nazwijmy się tak, żebyśmy mieli pewność, że to jest jedna i ta sama osoba. I że to nieważne, czy będzie chłopak, czy baba, będzie brzmiał tak samo, dlatego nazwijmy go Maciek. Maciek. Okej, okay, jest czas, by kupić ukulele z Tyra Kun. Chyba będzie nasza dziewczyna, Tara, będziemy nazywali Tara. Może powinnam mu kupić również przekąskę jakąś? What? Naprawdę przekąskę? Czyli mu, faktycznie, ten pokój nie wygląda na męski. Dobra, Maciek, dzisiaj robimy sobie operację zmiany płci i od dzisiaj zamiast siusiaczka masz... Jestem przecież powodem, przez który ostatnie ukulele się rozbiło, prawda? No, rozwaliłaś ukulele, no gratuluję ci, Maciek. Jak to dziwnie brzmi mówić tak Maciek do Macika na ona? Naprawdę takie trochę... Nie pasuje tutaj coś, ale myślę, że żartowałem. Maciek idealnie pasuje do żeńskiego ciała. Tak myślę przynajmniej. Myśląc sobie, czy to czasem nie będzie pierwszy raz, kiedy spotkamy się poza szkołą? Jeżeli twój chłopak jest dinozaurem, to nie zdziwiłbym się naprawdę, gdybyście się spotykali poza szkołą, ponieważ jeżeli on już raz do tej szkoły wszedł, to raczej nie wyjdzie ze względu na wielkość tych drzwi. On ma pewnie podobne problemy co Wojtas, czyli przychodzi do klasy taki wielki dinozaur z krawatem i mówi: przepraszam za spóźnienie, ale nie zmieściłem się w drzwiach. Teraz, zaczynam się powoli denerwować. Powinnam się upewnić, że nie wyglądam w jakiś sposób śmiesznie. Skądże? Pff. A może się okaże, że jestem tym dinozaurem? Byłoby naprawdę przykre. Zobaczmy, którą spinkę do włosów powinnam wybrać. Mamy do wyboru zwykłą. What? Nie obchodzi mnie, co tutaj jest napisane, ale tu jest napisane, że to będzie spinka mięsna w kształcie kości. Dobra, wybieramy tą mięsną w kształcie kości. Tak, dobra, Macieja powiedziała, że ona będzie naprawdę słodka, więc myślę, że to jest racja. To jest racja w 100%. Mam nadzieję, że Tara Kun również lubi mięso jak ja. Bo ta spinka wygląda smacznie. Boże, co? Oczywiście, no mięsna spinka wygląda smacznie, czego by się spodziewać, prawda? Okej, okay, wszystko gotowe. Teraz lepiej się pośpieszmy i idźmy się z nim spotkać na stację. Czy ja naprawdę gram w grę o dinozaurach? Chyba tak. Maciek. O! Tam on jest, tam jest twoja miłość życia. Hello, Tara Kun! Czy długo na mnie czekałeś? Oh fuck, what? Dobra, to znaczy, że to nasz chłopak jest dinozaurem. Jestem z tego zadowolony, bo przynajmniej... Chociaż chwila, moment. Czy chciałbym uprawiać seks z dinozaurem? No nie do końca, ale mam udowodnić, że da się być z dinozaurem. Nie do końca, Maciek, ale na pewno było mi tu miło. Pewnie zjadłeś już niejednego człowieka, prawda? Tak a propos, ta spinka do włosów. Chyba ktoś ma chrapkę na naszą spinkę do włosów. O, ta. Pomyślałem, że będzie idealna, żeby ją ubrać. Żeby ubrać coś innego niż na co dzień. Ach. I moim ulubionym mięsem, jedzeniem jest mięso, więc... O, naprawdę? Moim też. No kto by się spodziewał, że ulubionym jedzeniem Tyrannosaurusa Rexa jest po prostu mięso? No kto by się spodziewał? Wow, nie wiedziałem tego. Naprawdę? Może powinniśmy mieć grilla, grywanego kurczaka na kolację? What? Tak, już widzę. Opustoszenie najbliższy market, jeśli byśmy mieli nakarmić tego Tyrannosaurusa. Okej, okay, to nie brzmi... Nie brzmi źle tak naprawdę, więc... Zobaczenie na kolacji z dinozaurem, nie? Okej, okay, więc idziemy kupić sobie nowe ukulele? Dobra, wiecie co? Nie wiem, po co mu ukulele, tylko ma takie małe rączki, nawet sobie fapać nie może. Biedne, dinozaury są biedne. Zostawcie lekę dla dinozaura lepiej. Dobrze, chodźmy! Naprawdę idziemy kupić ukulele dinozaurowi. To jest bardzo ciężkie. Wybór jest ciężki, ponieważ trzeba dobrać dobry rozstaw strun,
Okej. Znajdźmy ci dobre ukulele. O, widzę, że naprawdę się już tym podjarałaś, prawda? Tyrakon, to ja jestem tą, która wprawiła cię w tą sytuację z muzycznym klubem. I bardzo, bardzo źle się z tym czuję. Więc wybierz którekolwiek ci spodoba. To będzie na mój koszt. A, ciekawe. A propos tego, wiem jak się czujesz z tym, co się stało, ale to nie była twoja wina tak do końca. Pewnie nie wiedziałeś, że spanikuję naprzeciwko ludzi. Tak, dinozaur panikujący naprzeciwko ludzi. I po prostu opuściłem moje stare ukulele, rozwalając je na części, no, kto by się spodziewał, prawda? Ale to by się nie stało, gdybyś nie musiał grać naprzeciwko nich. Ale to był mój wybór. I jeżeli gdybyś mnie do tego zmusiła, nie byłoby mnie tutaj. I naprawdę, źle się czuję z tym, że musisz za mnie płacić. Więc pozwól mi zapłacić, okej? A wieczorem, pod mym domem. Ciężko wyczytać to z jego twarzy, ale naprawdę, brzmi jakby był zdenerwowany, no. Dinozaury zazwyczaj brzmią, jakby były zdenerwowane. Myślę, że po prostu jest zdenerwowany wielkością jego rąk. Tak, rąk. Co powinnam zrobić? Insist on paying, asking to pay, how... O, dobry pomysł! Zapłaćmy pół na pół. Idealnie wręcz. Masz rację, powinniśmy podzielić się na pół. Przykro mi, Tarakun. Okej, rozumiem, cieszę się, że rozumiesz i... Jak już dostrzegliśmy jej winy, to co powiesz na to, żebyśmy się zapłacili pół na pół? Oboje zapłacimy połowę ceny za ukulele, które wybierzemy, więc ukulele będzie nasze. Będzie nasze wspólne! Miłość! Miłość! Wszędzie miłość! Nasze ukulele, of course. Oczywiście. Dlaczego... What? Jestem bardziej piosenkarką. Dobra, cieszy mnie to, więc powinieneś... Okej, zapłacimy razem i zagramy razem piosenkę, której nie znasz. No to w takim razie po prostu śpiewam jakąś sobie randomową piosenkę. What? Dobra, możemy się skupić na ruchaniu? Bo przecież po to tu jesteśmy, prawda? A, tak a propos, nasze ukulele. Lubię to. Więc nasze ukulele samo się nie wybierze, prawda? Chodźmy jakieś znaleźć. Okej, spędziliśmy nasz czas szukając ukulele, które razem nam się spodoba. Po szukaniu całego sklepu znaleźliśmy w końcu naprawdę solidne drewno. Myślę, że jest trochę za małe dla niego, ale hej! Chodzi o to, żeby był szczęśliwy, prawda? No dokładnie, on ma być szczęśliwym dinozaurem. Boże, naprawdę jesteśmy szczęśliwym dinozaurem, zajebiście wręcz. Potem poszliśmy do parku zjeść sobie grillowanego kurczaka. Tyrakun musi naprawdę je kochać. Zjada je naprawdę szybko, mówiłem! Że teraz będzie mi tutaj kryzys kurczakowy, w Polsce zabraknie kurczaków, albo w Japonii bardziej. Chociaż to dobrze, dzięki temu ratuje nasze państwo, ponieważ z jednej strony w Japonii zabraknie kurczaków, ale z drugiej strony Polacy będziemy mogli je dostarczyć, więc zostawiacie lojka, dlatego że właśnie uratowałem przemysł gospodarczy w Polsce. O! Nie zauważyłem, że już jest wieczór. I również ja. Myślę, że to jest czas, żeby iść do domu. Operacja palcówka! Pa, pa, pa! Odprowadzę cię do stacji. Dziękuję, Maciek, to bardzo miło z twojej strony. Jesteś tutaj mile widziany zawsze, szczególnie w moim sercu i tak patrzę na to jego oko i ono do mnie mówi, ale mam chrapkę na tą spinkę. Więc, o co chodzi? Czy mogę zapytać cię, co będziemy robili po tym wszystkim? Więc, nic nie będę robił, a później? Więc, czy może... O, jaki on zawstydzony dinozaur! O Boże, jakie to słodkie! Trzeba założyć okulary, bo oślepia mnie to, co się dzieje. Więc zastanawiałem się, czy może zostalibyśmy tutaj na trochę dłużej. Chciałbym coś z tobą przedyskutować. Oczywiście! Naprawdę? Dziękuję. Więc chciałbym... pogadać o moim strachu dotyczącym śpiewania przy innych ludziach. Nigdy ci o tym nie mówiłem, ale nigdy tego nie lubiłem. Aż do liceum. Zauważyłam. A co się stało? Więc, kiedy moje ciało jest wciąż małe. Wtedy było to dla mnie łatwe, żeby podnosić ukulele.
Mówiłem, że on ma jakiś syndrom małych rączek. Ale w czasach podstawówki zacząłem rosnąć większy i większy. I rzeczy nie były takie same jak wcześniej. Podczas koncertów na szkolnym evencie był mały wypadek. Ktoś się przewrócił i mnie uderzył, przez co upuściłem ukulele. Starałem się je podnieść, ale nie mogłem. Nie z moimi małymi rączkoma. Ręczkoma? Rączkami? Trzęsłem się. Próbowałem je podnieść, ale tylko pogarszałem sprawę. Widownia zaczęła się śmiać ze mnie, a chichot zamienił się w histeryczne śmiechy. To było okropne. Mój przyjaciel pomógł mi podnieść moje ukulele, ale już było zbyt późno. Nie mogłem się ruszyć, nawet jednym pojedynczym mięśniem. Po prostu tutaj stałem, zamarznięty. No i od tego dnia, za każdym razem, kiedy zaczynam jakiś koncert przy ludziach, nie mogę się powstrzymać, pytając się, czy znowu opuszczę mój instrument. Co się stanie, jeżeli to zrobię? Czy ludzie znowu będą się ze mnie śmiali? To jest smutna historia, synu! Nie, jest mi tak przykro. Powinien ci to powiedzieć wcześniej, zanim zgodziłem się na koncert. Nie! Naprawdę byłeś dzielny, wiesz? Wiedziałeś, że jesteś przestraszony, że boisz się, że wciąż masz ten problem przed sobą. I naprawdę podziwiam cię za to. Dziękuję ci, Maciek! To naprawdę było dziwne, ale kiedy występowałem przed ludźmi, przed tobą, żadna z tych myśli już więcej nie przyszła mi przez głowę. W jakiś sposób jesteś specjalna. Może jestem pyszna. Może to przez to, że nie było ani jednego człowieka na twoim koncercie. Może dlatego, że ja jako twoja widownia nie przypominam ci niczego z tamtego wydarzenia. Może. Ale cokolwiek to jest, jestem ci wdzięczny. Jestem ci wdzięczny za to, że to jesteś ty. Nie! Tyrakun! Sprawiasz, że się zarumieniam. Dziękuję ci za to, że się ty ze mną podzieliłeś, Tyrakun. I dziękuję ci za to, że mnie wysłuchałeś. I za to, że dajesz mi odwagi. Wiesz... Właściwie mam pomysł. Jeżeli jesteś zmartwiony podnosząc jego ukulele, ja to będę robiła. Ha? Ja to zrobię. Kiedy będziesz miał koncert, będę tam z tobą. Jeżeli upuścisz ukulele chociaż raz, ja po nie skoczę i złapię je. I wtedy rzucę je z powrotem do ciebie. To jest zwariowany pomysł! Dokładnie. Może zwariowana jest ta część z rzucaniem, ale chodzi o to, żebyś nie musiał się już martwić. Ja ci pomogę. Możesz na mnie liczyć. Maciek, dziękuję ci. To wiele dla mnie znaczy. O Jezu, znowu się zarumienił. Po prostu bądź uważny i nie nadepnij mnie, kiedy będziemy podnosić twoje ukulele, okej? O, oczywiście, nie nadepnę na ciebie. Wiem, że ty nie zrobisz, keke. Po prostu drażniłam się z tobą. Wiesz co? Myślę, że powinniśmy spróbować tego twojego nowego ukulele. Może jakąś pioseneczkę za nim pójdziemy do domu. Tutaj? W parku? Tak! Przecież tu nikogo nie ma. Nawet jeżeli ktoś by był, to pokażemy mu, jak szybko możesz podnieść swoje ukulele. Więc chodzisz to? Oczywiście. Okej. Więc to jest ta dusza. To jest ta dusza odwagi! Jakie to słodkie, psia mać. Więc zagramy na ukulele teraz, tak? Gramy na ukulele, kochani. Gramy na ukulele! Gramy na ukulele, what the fuck! Gramy na ukulele. Mam gitarę, nie mam ukulele, ale będziemy grali zaraz. Będziemy grali. Powiedziałam mu, że zrobię tą piosenkę, ale skończyło się na tym, że zrobiliśmy o wiele więcej. O, to w ogóle to jest Maciek w ogóle. Fajna ma włosy, nie? Taka magia po prostu wypływa z ich rąk. Dobra, włączę sobie słuchawkę z powrotem, żeby słyszeć tą piękną muzykę. Jestem naprawdę szczęśliwa, że podzieliliśmy sobie razem dzisiejszą historię tego dnia. I jestem szczęśliwa z tego powodu, że mogłam mu pomóc. I w tym czasie jestem pewna, że wszystko będzie okej. Muzyczny klub w tym roku będzie miał naprawdę fajny koncert. I nie zapomnę tego. Teraz chcę po prostu dzielić się tym momentem z
Tyrone. Mamy dobry ending! Mamy dobry ending! To było takie ciężkie! Mamy dobry ending! Naprawdę mamy dobry ending! Po raz pierwszy za pierwszym razem takie coś zagrałem i dobry ending! Ludzie, wiecie co to znaczy, że czas na koncert? Czas na koncert! Był sobie tu dinozaur i nienastrojona gitara, więc ja was żegnam, kochani. To był piękny odcinek. I nienastrojona gitara. Myśleliście, że co, ja zagram na gitarze? Ja przez 6 lat nauki na gitarze nauczyłem się grać dwóch akordów, jesteście chyba niepoważni. A na razie was żegnam, życzę wam miłych walentynek, spędźcie je z ukochaną osobą, ale albo przynajmniej dajcie znać tej ukochanej osobie, że ją kochacie. Popatrzcie, jak kolejnym razem grał dla was This Lisowski. Cześć!